Witajcie, tutaj Kamcio z The Candy Freestylers i witam was w odcinku z Darią. Witam. W serii, której bardzo długo nie było, a swego czasu była to bardzo popularna seria. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj na początku konkurs. Jeśli zostawisz łapeczkę w górę, komentarz, to ja wybiorę jedną osobę i wypromuję twój kanał bądź Instagram. No i tyle, myślę, że warto, więc zostawiajcie łapeczki w górę. Będzie dużo, będziemy zadowoleni. Subskrybujcie kanał, 4 filmy w tygodniu, więc warto. Subujcie, przyrost jest coraz większy, więc mam nadzieję, że w jeszcze szybszym tempem będziemy iść w górę. Instagram Darii. Jeśli ją zaobserwujesz, otrzymasz spam like na profilu, on się zmienia. Mój Instagram follow równa się spam lajków, więc warto. No i co? Zapraszamy do oglądania. Okej, Daria, dzisiaj 5 piosenek. Okay. Chyba normalnie, nie? Chyba tak. 5 piosenek, dzisiaj no niektóre będą trudne, więc będziesz musiała zgadnąć tylko wykonawcę albo tylko utwór. A mi się wydaje, że tylko wykonawcę będziesz kojarzyła, jeśli już, więc za to będą punkty, zobaczymy ile będziesz miała na 5. No i lecimy. Okej, a więc zaczynamy od nie najłatwiejszego, więc zobaczymy, jak ci pójdzie. Co to było? Jak to brzmiało? No to jest też bez autotuna, więc masz utrudnione bardzo. Nie mam pojęcia. Bardzo charakterystyczny głos. Mówisz? No mogę ci powiedzieć, że mam z nim zdjęcie. Bryks. No nie wiem, ja ci nie będę... Ja wiem, no powiem Borikson, bo... Powiedz Borikson. Fajnie. Fajnie. Borikson. Yes. To był... A dzisiaj zarabia? Ale nie? To nie jest Chill Wagon, właśnie nie. To nie jest Chill Wagon, tylko rzeczywiście Borikson, ale w piosence z Kubi producentem, Malikiem Montaną i Białasem Lifestyle. Mega ładnie. Dobrze, niech będzie jeden punkcik na jej konto, ale ty skojarzyłaś po zdjęciu, że mam no zdjęcie. Tak. Dobra, to był jedyny taki. Druga runda przed nami. Tak na szybko pamiętajcie o sponsorze kanału, a mianowicie o grze przeglądarkowej, piłkarskiej, grze Football Team. Jest to jedyna gra, w którą możesz ze mną zagrać. Jeśli zarejestrujesz się z pierwszego linku w opisie, tego ode mnie, masz dodatkowe 200 punktów energii na start, więc mega dużo. Pamiętajcie również, że w grze mamy swój własny klub, Skillerzy Candy. Możecie do mnie dołączać, brakuje nam zawodników, więc rejestrujcie się, dołączajcie do mnie i będziemy grać przeciwko innym graczom, którzy grają w tę grę oraz przeciwko innym youtuberom, więc warto, widzimy się w grze. Druga runda, piosenka bardzo popularna, ale nie wiem, czy przez ciebie znana. To ja wiem, dobra, to jest Pato Inteligencja, nie? Dobra, to a ja wykonawca? Wiem. I właśnie, bo to jest niedawne, znaczy... Włączyłam to jeden raz, chwilę czasami włączyłam, powiem a tak. A wykonawca? No właśnie, wykonawca. Nie wiem, czekaj, co to mógł być? A to jakiś taki znany przeze mnie? Chyba nie, bardziej nie. To nie powiem, to nie. Jest to Mata, Pato Inteligencja. No. Jak widać, tutaj mieliśmy nagranie koncertowe, zresztą Borikson wcześniej też. I nawijał ładnie to na żywo, tak szybko. Było źle słychać, ponieważ no wiadomo, jakość audio tutaj nie była tu za dobra. Tu był taki teledysk, że bez cięć był, nie? No, tak no tak, masz rację. Dużo prezentu to prostu kalendarz. Ujrzał się po wieku Sylwestra. A ciągle pamiętam, jak radziśmy te wraski skierwa. Jakie piliśmy na hejna, ósmy i dwa i tak zajebani na przerwa. Bez przerwy, o! I tak zajebani na przerwa. Jakie piliśmy na hejna o 8.20 i tak najebani na przerwach, bez przerwy, o! I tak najebani na przerwach, bez przerwy, i tak najebani na lekcjach, my to Pato Inteligencja. Dwa punkty, no bo zgadłaś w sumie piosenkę, ale no było podpowiedziane w piosence. Dobra, 2-2. Trzecia. Masz jeszcze z bitem. Ale to bez autotuna całość. Ja to znam, nie? I nie wiem, czy to się nazywa Ła, ale chyba nie, ale powiem, że Ła. A wykonawca? I, no, nie wiem, White albo... Żartujesz, nie. Że tego nie znasz? Ja pierdzielę. Charakterystyczny głos. To jest wykonawca, który bez autotuna mnie tak zaskoczył. On ma tak idealnie... Kurde, mega na koncercie jest, serio. Byłeś na jego koncercie? No kurde, i to jest najgorsze, że ty tym się będziesz kierować często. Dobrze, że na paru byłem koncertach i byłem i na White też, więc... Nie wiesz, czy to White.
Dobra, powiem white, bo nie wiem. Odpowiedź błędna i tego ci nie zaliczę. Ua od reto. No przecież od reto. Wale staw! Ua! A są cały czas wyzwaniami! Idę kupić hipi! Ua! Bo napiszę ci przyjadę ja! Odpisuję jeszcze wale staw! Ua! Kiedy czas, kiedy zapuch zabija, w kuzą za szwadą. Przez jego z nas to w końcu zabił, nie może spać. Ona by nie walić w nos. Ona pisze, czy przyjadę ja. Odpisuję jej, że palę staw. iPhone cały czas wydzwania mi. Idę kupić fajki na BP. Ale uła powiedziałam? No, powiedziałaś white. No i co, ale odpowiedziałam dobrze? No, ale to jest pół punkta, Darian, to było za... No przecież ostatnio mnie zaliczyłeś, jak powiedziałam pato inteligencji, ale nie zgadłam tego ziomka. No dobra, no ale 3 na 3 nie, to by było to widzieć wszystko na początku w regulaminie było powiedziane. Dobra, no to zaraz ci wybiorę coś trudnego. Okej, a więc teraz bardzo trudne w takim razie już. Językiem ciała. Język ciała. Będzie język ciała, nie? Czy nie? No dobra. Nie, to się tak nie nazywa, tak? No mów. No, długo nie było tej serii, widzicie jak Daria teraz jest nieogarnięta. Ale co? Nie wiem, dobra. Mniejsza z tym. Ale co ty chcesz? Odpowiedź to. No. Język ciała. No, to dobrze mam. Od Tymka. Jest Daria, ale, tak nic nie wie. Stoi na wysiedleń. Powiedziałam i język ona... ciała. Je, tragedia. No nie rozumiesz? Z bólem serca muszę przyznać, że jest 4 na 4. Ja nie wiem, czemu ja taki regulamin dałem, że może to albo to. Bywa. Tragedia. Ale powiedziałeś, że dałeś bardzo trudne chcieliście. No specjalnie to tak no, powiedziałem, tak. Bo to było mega łatwe. Mhm. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hey. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co nie wiem. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ogarnij się, piąta runda przed nami. No dodać muszę, że te nagrania w większości pochodzą z mojego prywatnego portfolio albumu, z mojej takiej trasy koncertowej, na której jeździłem na festiwale. No wiesz jak jest. Ostatnia więc runda, no jak teraz to zgadniesz i 5 na 5 za taki słaby występ dam, to będzie niesprawiedliwe. Jaki słaby, ty dobrze, tam. Że ja nie płacę ci dzisiaj. To będzie, nie wiem, czy się nazywa Bali? Czy nazywa Bali? Nie wiem, kamienną twarz. No i ten. Ale po prostu, jeżeli to jest Bali, to nie muszę mówić, kto to śpiewa. I nie mam takiej ochoty, ponieważ ja to wiem, ale po co mam to mówić, nie? A powiedz? Ale po co? No to 100 zł ci dam, jak powiesz. Poczekaj. Tylko bym zmusiłem, żeby powiedziała. No ja wiem, kto to jest. Naprawdę wiem. No ja wiem, że ty wiesz. Jest to Bali od Gedza. Właśnie. Od Gedziuli. No, właśnie. Mega fajny koncercik. Get daje. Muszę w sumie przejechać się jeszcze raz. A wy posłuchajcie, jak brzmi właśnie w wersji koncertowej bez autotuna i w wersji już studyjnej. Kiedy będę gotowy, bo jedyne czego teraz chcę to znaleźć zera wciąż. Tyle nie poczułem i pomiędzy nami. A dobrze wiem, że przecież nie chcę mi się od ciebie oddalić. Ani z porozumienia z rodziną się palić. Przecież nie chcę mi się od ciebie oddalić. Ani z porozumienia zaczyna się palić. Może mi się trip z tobą gdzieś na Bali. Dobra, więc wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Pamiętajcie o łapeczkach w górę, dużo i będziemy zadowoleni. Subskrybujcie kanał, 4 filmy w tygodniu, więc warto. Skomentujcie, ponieważ wybiorę jeden komentarz, no i wypromuję. Albo kanał, albo Instagram, odpiszę wam. Pamiętajcie o Instagramach właśnie. Dari, jeśli ją zaobserwujesz, otrzymasz spam lajków na profilu, on się zmienia, mój Instagram, follow równa się spam lajków. No i wpadnijcie na te Instagramy, bo jeśli dacie followka, no to my wam oddamy lajkami, warto. My się z wami żegnamy, cześć! Pa, pa.